Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. Podsłuchaliśmy tutaj troszeczkę rozmów ciekawszych i nudniejszych, a teraz mamy zadanie konkretniejsze. Tak, będziemy troszeczkę gotować. Ojej, Geralt, teraz jeszcze kucharza z ciebie robią, no piękna sprawa, nie ma co. O, fryzjer, tak przy okazji. Mogę tutaj zajrzeć? To świetnie, bo... O nie, fryzjer jest gdzieś obok. Bo nie podoba mi się to, jak Geralt wygląda. Ten kucyk jest okropny. Dobra, jest, jest. Człowieku, ratuj mnie, nie chcę już wyglądać, jak wyglądam. Tak, fryzura, luźne, zebrane włosy, związane z tyłu, nie, ja chcę rozpuszczone, tylko nie. Zobaczymy numer 3, już się trochę boją. I proszę nie... O matko, nie, 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 nie. Jak to ma wyglądać? Proszę, niech to będzie takie Geraltowe, wiedźmińskie, ładne, proszę. Niech on już nie wygląda jak idiota. O, o, to mi się podoba. Czy ja chcę jakąś brodę? Nie, za bardzo się boję. Dobra, to jest okej. Bywaj. Wow, wreszcie Geralt. Wreszcie. Dobra, został co prawda jakiś kucyk, ale... Taki mały kucyk z tyłu, delikatny może być. Tam to coś było wstrętne, wygolone po bokach, jak nie wiem, jak hipsterzy jacyś wstrętni. I teraz tak, może lepiej sobie zapisać, bo jak tamten mi się gościu wysadził w powietrze, to wcale nie chciałam, by do tego doszło. I tutaj zobaczmy. Kucharz, rybak, wszystko w jednym. A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Ja dam ci znak. To nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie, hmm? Tak, z dobroci serca. O, to zalety bycia wiedźminem, co? Pomogę. Tak, z dob... Czekaj na sygnał. Szkoda, że tamtego tak nie potraktowałam. No, ale mówi się trudno. I tak, zastanawiam się... Już teraz w zasadzie mamy tylko jedną rzecz do zrobienia i właśnie może szybką podróżą się przemieścimy. To jest najbardziej komfortowe. Tutaj, tak. Dobra, wczytało się o wiele szybciej niż myślałam, ale wiadomo, że zawsze lepiej jest... no. Wyłączyć, żeby nie przeciągać, a i tak przeciągam, jak Witaj. Się gubią. A właśnie, właśnie, zaraz Witaj. Tak... No znasz właśnie. Jakieś... Wszystkiego, co wiem, no... Chcę się nauczyć, czy... Ciekawe, czy jak coś zwał? Nam powie. Pozwól, że rzucę... Jestem ciekawa... czy na przykład jakieś odwary, co to jest większe? Aha, dobra, coś takiego. Jakieś to dziwne wszystko. Nie wiem, coś... Nie bardzo umiem z tym chyba sobie radzić.
Ale tak patrzę właśnie, co by nam się tu kiedyś mogło przydać, czy coś. To jest uwalnia obłok. Nie wiem. Zostawimy to, bo Bywaj. powinnam takie rzeczy przepatrywać zawsze. Auć. Poza nagraniem chyba. Akolia hrabiny Yvonne z Lan Exeter to twoja sprawka, prawda? Prawda. Weszłam do jej sypialni porynnie. Wiedziałem, wiedziałem. Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy i ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Tak, do roboty, Dobra. Bo w sumie nie ma o co wypytywać. Spotkajmy Pewnie się i tak za wiele nie wie. Równo o północy. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na Serio? Północy. Zajmę się tym. Ach, jeszcze jedno. No nie, coś dla mnie pewnie. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie. No tak, tak. Ale chyba nikt nie ma takiego zamiaru. Skoro boisz się. Ktoś ma coś przeciwko? Nie, no ruszajmy, ruszajmy. Już naprawdę, odkładanie tego w czasie, zwlekanie nic dobrego nie przyniesie. Skoro zdecydowałam się dodatki robić tak w trakcie rozgrywki jakby. Możemy zaczynać. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura Ale musiała Geralt fajnie zadziałać. W tym dzianku wygląda. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Trzy. Znów prawie jak z Assassin's Creed. Cholerny ptaszysk. Znów wszystko obsrane. Co? Już ja wam... Żeś się na co nabrał? Ups. Patrol nawraca. To zadanie dla mnie będzie teraz? Mamy minutę. Ruchy. Boże, błagam, żeby to nie był... Dobra, matko, czuwaj nad nami. Żeby to nie był moment, w którym trzeba będzie robić coś na czas. Cholera. Ale będą mieli jakieś podejrzenia. A może nie? To tylko ptaszyska. Ptaszyska, złe ptaszyska. Ciesz się, że tylko kamyk. Jeśli mnie pamięć nie myli, zapewniałeś, że w środku nikogo nie będzie. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Tak, bo czuję Będę się, do twojej dyspozycji. Że nas trochę tutaj ktoś... Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej.
Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy. No, ja nie wiem. Przecież Geralt mówił od razu. I dlaczego... No właśnie, czuję się, że on tak nas wmanewrował w to i chciał nami, wiadomo, pokierować. Twarzowo. Co to? Coś tu jest ciekawego? Co my możemy wziąć? Dobra. Tak. Przedostań się do skarbca. Że tędy? Na razie czysto. Odpukać. No dobrze. Właśnie. Ali. Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! Trzeba było zostać w klatce. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Pięknie. Ale to było do przewidzenia wszystko. No, serio? Dobra. Ja bym chyba... chciała... Geralt? Naprawdę powinieneś odpowiedniejszy znak wybrać. Na przykład ten. Cholera. Znowu patrzę, że mi grę zminimalizowało, mimo że oczywiście tego nie chciałam. Dobra, ogień powinien ich trochę rozproszyć. Dobra, jeszcze raz, czy nie mogą? Mogę, owszem. No, Geralt, walcz, walcz, walcz z nim, walcz! Nie mogę? Ekran mi czarniał, to nie fair. Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! No nie, pościg. Ja jestem kiepska w takich gonitwach. No i zamknął nas. Pięknie. No to po prostu... Będzie źle. Ale... Liczę, że jakoś z tego wyjdziemy. Zamknęli się. I zamknęli nas. Zaraza. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak! Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy! Raz! Dobra, zapraszam, ja z chęcią powalczę. Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie! Powoli, dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Zgadzam się z tym. Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców, to wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe. Ale wierzę, że jakoś się dogadamy. W takim razie podstawcie nam wóz. Jest środek nocy. Skąd ja ci teraz... Kombinuj. Myślisz, że łatwiej będzie o trumnę? On nie żartuje! No masz rację. Łatwiej będzie o wóz. Jaki ma być? Zapraszam na dół. Skarbiec otwarty.
Nie jesteśmy wybredni. Byle jaki. Ma jeździć. I tak będzie trudno go skołować. Dobrze. Załatwić to. Ale w zamian chcę, żebyś wypuścił zakładników. Ilu? Wszystkich. Na to nie mogę się zgodzić. Ale proponuję kompromis. Jeden zakładnik teraz. Reszta jak podstawisz wóz. Ciekawe, czy on... Zgoda. Niech tak będzie. No właśnie, czy on się potem... Melitele, niech będą dzięki. Nie dowie, że jest tylko jeden. Ale jeśli będziesz się ociągał, coś pójdzie nie tak. Podtoczą się głowy, rozumiesz? Spokojnie. Nim upłynie kwadrans, usłyszysz pod drzwiami rżenie koni. Mietko, Czedrok, biegiem do miejskich stajni. Tak, a my biegiem do skarbca. Dobra robota. Chłopcy, dalej już beze mnie. Nie pisałam się na coś takiego. Stąd jest tylko jedno wyjście. Przez skarbiec. Pięknie nas zrobił. Jest jeszcze komin. Ja się przecisnę. Ty, Wiedźminie, już pewnie nie. Więc nie masz wyboru. Owszem. A i tak bym nie próbowała ucieczki. Jej się nie dziwię i w sumie dobrze. Nie chciałabym, żeby i ona zginęła przeze mnie. Więc... My biegniemy, gdzie trzeba. O, nie mogę nawet obszukiwać tu innych rzeczy niż to konieczne. Szkoda w sumie. Ach, powinnam coś z tego wszystkiego mieć. Ten zamek, piękna robota. Dwie zasuwy z tak, tak. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie ma... No dobra, mówił, że... No znaczy... Raz, kozie śmierć. W ogóle to wiadomo, po co Wiedźmin w takich sytuacjach, nie? No właśnie. Dobra. Wow! Pięknie. W sumie można było się spodziewać dołu z potworami. Dobra. Jak zwykle. Nie powinnam chyba... Tu Geralt! Cholera jasna, jak zwykle. No właśnie, jak zwykle zaczynam zawsze głupio postępować. I sobie potem życie utrudniam sama. No właśnie. Jedno już padło. O nie, o nie, o nie, o nie! Dobra. No i znowu! Cholera! Zaraz. Trzeba koniecznie w takim razie z jadalnych rzeczy włożyć coś, co jest o wiele bardziej przydatne. Zaraz. No nie. Zaraz. Może Ardem. Będziemy trzymać na dystans? No nie! Ja w kółkę biorę, bo ono nam się tu najbardziej przyda. Dobra. No nie. Nie złapiecie mnie. Pajęczak mi złe. Teraz tak, elegancko. Tak, nie, a tak. No nie no! Nie dają się ani pułapki im zagonić, ani. No właśnie. Grunt to walczyć jeden na jednego. No i teraz. Świetnie. Po wszystkim, przynajmniej na razie. Wyszło to jak wyszło. Ale mogło być gorzej, co? I nie pozbierałam, co z nich wypadło w zasadzie. Ale mniejsza o to. I co teraz? Nie wiecie, z kim zadzieracie. Przeciwnie. Wiem aż za dobrze. Ewald?
Witaj, braciszku. Świetnie. Czyli władowaliśmy się w dodatku w rodzinne porachunki. No tak. Powinienem był się domyślić. Te same oczy, identyczne podbródki i podłe charaktery. Pozostaje tylko pytanie, jaki tak naprawdę jest Zemsta za zdradę. Lata biedy. Smutne. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny. A Horst nie oszukł. Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Czy ja naprawdę muszę takich głupich kłótni wysłuchiwać? Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Nie chcę się mieszać w rodzinne sprawy. To trzeba było nie włamywać się. Za późno na neutralność. Co? Jak możesz? Od początku mówiłem ci, że nie lubię, dokładnie, jak się wrabia. Trzeba było to potraktować poważnie. Cóż, ciężko się nie zgodzić. Wybacz, Ewald. Widzisz, wszyscy się od ciebie odwracają. Znowu. Jeszcze zobaczymy. Tanios. Czyżby? Ja się jakoś nie obawiam. Dlatego, że no cóż, nie wygląda on mi na zbyt silnego przeciwnika. Zobaczcie. No dobra, troszeczkę ataki może i paruje, ale no właśnie. Nie zabił go? No w sumie mówił. Popatrz, nawet wspólnicy się od ciebie odwrócili. Ale nie ja. Jednak co brat, to brat. Jestem gotów ci wybaczyć. Tak? Doprawdy? Jedyne, co musisz zrobić, to uznać mnie za głowę rodu. Ukorzyć się. Spróbuję coś wywinąć pewnie. Gdybym cię nie znał, pewnie bym się nabył, ale ja cię znam. Czuję, co? Słyszę. Widać, tor u nich rodzinne. Umyć go i ubrać do pogrzebu. Tylko znajdźcie coś porządnego, żeby wstyd... Tak, najważniejsze, żeby wszystko ładnie wyglądało. Smutno. Ojejku. Wreszcie. Nie lubię niedomkniętych spraw. Ja też. W takim razie przejdźmy do kwestii nagrody. Oczywiście. Tak jak mówiłem, możecie wziąć co chcecie. To ja przygarnę tę rubinową kolię. Zakładam, że... Tak, jak mówiłem. No tak. Wiedźmin. Chcę domu Maksymiliana Borsodiego. Cokolwiek to jest. Nie rozumiesz? Tam są dokumenty, testament! To się nie może dostać w ręce Olgierda za żadną cenę! Za żadną? Jesteś pewien? Piękna scenaria, co? Panowie, apeluję do waszego rozsądku. Tak, Wiedźminie. Prędzej zginę, niż oddam ci te papiery. Co?
Winszuję odwagi. A może jednak dojdziemy do zgody? Niby jak? Mówię przecież, że nie oddam domu. Mówisz, że nie oddasz zawartości. A mi dokumenty nie są potrzebne. Wystarczy szkatułka. Sprytne. No tak. Masz rację. Wilk będzie syty i owca cała. Wilk przede wszystkim jest już zmęczony, więc daj tę pieprzoną szkatułkę i wyprowadź mnie stąd. Z wielką przyjemnością, wiesz. Boi się o swój skarbiec. Wiadomo. No, a mam nadzieję, że naprawdę Olgierdowi chodziło o dom w sensie szkatułkę, a nie zawartość. Bo w sumie... Za to ty podobasz mi się. Może zaczekasz tu chwilę, a potem porozmawiamy. Widzisz, szukam konsultanta do spraw bezpieczeństwa. I chyba wszyscy będą zadowoleni, to co? To byłby dla mnie zaszczyt, jaśnie wielmożny panie. Czyżby udało mi się akurat to w miarę pokojowo rozwiązać? I nie wracaj. Oj, możesz mi wierzyć, że nie mam zamiaru tu wracać. Zaraz się o nie, jestem przeciążona. Świetnie. Dobra. O, skrzyneczka jakaś, ale skrzyneczki przeszukać nie możemy niestety. Dobra, mam się stąd wydostać. O nie. To może oznaczać, że parę przedmiotów trzeba będzie wywalić, jeśli chcę w miarę szybko biegać. Nie wiem, czy ma... O nie. Ja ich nie chcę wywalać, w tym jest problem. Ale Geralt jest naprawdę bardzo przeciążony, świetny. Ciekawe, czy jak... Chociaż nie, może tam rzeczywiście jest wyjście. I na przykład gdzieś znajdziemy jakąś skrzynię albo kupca. To by mi na rękę bardzo było. Mam nadzieję, że tak jest. Tak, to jest chyba wyjście. Więc wybaczcie mi, że teraz drepczemy tak powoli, ale... O, dźwignia, to nawet prymitywny wiedźmin umie użyć. Prawda? Wszystko zadziała? Dobra, jest. Doskonale. A płotka z kolei nam pomoże przemieszczać się chyba szybciej, co? No dobra, to wiecie, zanim zaniesiemy ten dom, ja po prostu znajdę tu miejsce, gdzie mogę wyłożyć rzeczy. Trochę może coś posprzedaję, wiecie, ogarnę ekwipunek i w kolejnym odcinku już wrócę gotowa do roboty. A na razie to tyle, trzymajcie się, cześć!